Cześć. Ostatnio jedna z firm paliwowych zaproponowała mi zrobienie testu ich zimowych paliw. Powiedziałem OK, ale pokażę też paliwa z innych sieci, a film opublikuję bez względu na wyniki. Byli tak pewni siebie, że się zgodzili. Czy będą tego żałować? Pojechałem na 5 najpopularniejszych stacji według rankingu w autocentrum, czyli Orlen, BP, Shell, Lotos i Circle K, i zatankowałem na każdej z nich. Nie wiem, czy wiecie, ale od 16 listopada stacje paliw mają obowiązek sprzedaży paliw dostosowanych do niskich temperatur. Ja ten test robię 23, aby dać stacjom szansę na przepłukanie zbiorników. Póki oglądacie, jak jeżdżę od stacji do stacji, trochę teorii. A więc, dlaczego olej napędowy jest podatny na ujemne temperatury? Winne temu są węglowodory parafinowe, czyli potocznie parafiny, które występują w tym paliwie w ilości od 10 do 30%. Pod wpływem działania ujemnych temperatur część węglowodorów przechodzi ze stanu ciekłego w stały, a w oleju napędowym wydzielają się drobne i twarde kryształy. Przy temperaturze powyżej 0 stopni paliwo jest klarowne i przejrzyste, ale już w temperaturze kilku stopni poniżej 0 w oleju napędowym pojawiają się niewielkie kryształy parafiny, które są rozproszone. Paliwo jednak mętnieje i zmienia kolor. Moment, w którym to następuje, nazywamy temperaturą mętnienia. Takie paliwo nadaje się jeszcze do użycia, lecz może być przyczyną nierównej pracy silnika. Dalej, pod wpływem działania jeszcze niższej temperatury, w oleju napędowym wytrącają się widoczne białe kryształy parafin. Kryształy te najczęściej doprowadzają do zablokowania filtra paliwa. Moment, w którym to następuje, nazywamy temperaturą zablokowania ziemnego filtra. Przy dalszym obniżeniu temperatury paliwo całkowicie zmienia stan z ciekłego w stały i tym bardziej nie nadaje się do użycia. Pamiętajmy przy tym, że normy obowiązujące w Polsce następująco określają zimowe parametry oleju napędowego. Temperatura zablokowania ziemnego filtra to maksymalnie minus 20 stopni. Ciekawe, że temperatura mętnienia nie jest w żaden sposób normowana, dlatego w tym akurat zakresie spodziewam się sporego rozrzutu. Zanim zaczniemy mrozić olej napędowy, który widzicie na dole, przelejemy go do mniejszych probówek, które następnie pójdą do zamrażarki. Zaczynamy od podpisywania próbówek, żeby nic nam się nie pomyliło. W każdej z tych probówek znajduje się odpowiednie paliwo, które za chwilę wsadzimy do zamrażarki. Myśleliście, że mam na myśli zamrażarkę w domu? Absolutnie nie. Jesteśmy w firmie COCH, Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie. Jest to jednostka naukowa, która dysponuje sprzętem, który nam się przyda do realizacji naszego eksperymentu. Za chwilę dostaniemy też czujniki temperatury, które pozwolą nam mierzyć bezpośrednio temperaturę płynu, więc nic nie będziemy tu robić na oko. Wiemy już, jaka jest temperatura początkowa. Tu widzimy temperaturę zadaną, czyli minus 36,2. Chwilowo wewnątrz jest minus 34,2. Przed chwilą otwieraliśmy to, więc troszkę te temperatury się rozjechały, ale na tym etapie to nie jest istotne, bo i tak pierwszy przystanek w mrożeniu zrobimy przy minus 5. Popatrzcie, w jakim tempie to schodzi w dół. Już jest minus 2. Temperatura płynu, przypominam. Więc jak się zrobi minus 5, wyciągamy i obserwujemy pierwsze efekty mrożenia. Zaglądamy do lodówki. Minus 5 BP, Orlen, Lotos trochę mniej, Circle K wcale i Shell mniej więcej na poziomie BP i Orlenu. Wsadzamy z powrotem, wprowadzamy czujnik i mierzymy dalej. No i mamy. Temperatura płynu, temperatura paliwa to już jest minus 10 stopni, więc zaglądamy do środka, wyciągamy paliwo. Widać bardzo dużą różnicę. Zaczynamy jak zawsze od BP. Popatrzcie, zamglone, zmętnione, troszkę mniej, Lotos się nieźle trzyma, kompletnie przezroczysty Circle K i Shell również zmętnione. Proszę bardzo, to nie jest oszroniona próbówka. Widzicie, jak to wygląda, może tu będzie lepiej widać. I teraz odwracamy.
myślę, że to nie wymaga komentarza. To jest dokładnie, popatrzcie, to jest taki żelek. Ten ruch wewnątrz próbówki zamiera bardzo szybko po odwróceniu. Spróbujmy zrobić to samo z szelem. Przetrę dla pewności. I ponownie. Widzicie to? Jeśli ktoś ma bardzo zaawansowany silnik diesla i oczka w jego filtrze, zróbmy jeszcze circle key tym najbardziej pstruczystym, czy to jest tylko iluzja, czy rzeczywiście on jest zupełnie niewrażliwy, i oczka w jego filtrze paliwa są bardzo małe, to już takie zmętnienie, widzicie, tu się kompletnie nic nie dzieje. Lotos, popatrzcie, trzyma się moim zdaniem nie najgorzej. Minimalne ślady. Miejcie na uwadze, że to jest bardzo niewielka pojemność, więc w tej chwili Lotos i Orlen są już w nieco uprzywilejowanej pozycji, bo przypuszczam, że złapały jeden stopień co najmniej na plusie. Przecierając tutaj też oczywiście, ale przecieram wszystkie, więc to jest na równo. Widzicie, tutaj wciąż mamy, o, jest ten żelek. I on dosyć szybko znika, widzicie, tu już w tym momencie temperatura zewnętrzna poza lodówką robi swoje. Zbliżamy się do minus 20 i za chwilę przedostatni pomiar. Zaczniemy od Orlenu, bo ostatnio miał najcieplej. Proszę bardzo. To wciąż jeszcze jest płyn, ale widać, że to już jest takie bardziej galaretowate i tu już nie ma mowy o jakichś wątpliwościach, czy to jest płyn zmętniony, czy nie, bo to widać. Teraz Lotos. Tutaj już różnice zanikają. Wydaje mi się, że Lotos już ma podobną konsystencję jak Orlen. BP. Chyba jest takie jeszcze trochę zmrożone na zewnątrz, ale widać to, o co nam chodzi. Wciąż jeszcze płyn, ale tak jak mówię, bardziej wrażliwe silniki już mogłyby pracować nierówno. Circle key. Łapie coś na dole? Nie. Jeszcze nic. To wciąż jest taki sam płyn, jak przy dodatniej temperaturze. I ostatni, czyli co to było? Shell. Shell. Patrzymy. Tym razem Shell ma najcieplej, ale mu to nie pomaga. Wciąż mamy obraz totalnego zmętnienia. Moi drodzy, od jakichś 5 minut obserwujemy, że temperatura wędruje od 34 do 35, na minusie oczywiście, więc już chyba niżej nie zejdziemy. Tutaj jest minus 36 prawie, ale próbówka no, zachowuje ten jeden stopień dystansu, więc zrobimy inaczej. Teraz wyciągniemy tylko jedną próbówkę. Od prawej mamy do czynienia z Shellem. Proszę bardzo, Shell wygląda przy minus 35 w ten sposób. Czyli ja to jeszcze przetrę, pokażę. Wyciągamy jedną naraz, bo pozostałe przy takiej temperaturze oczywiście. Proszę bardzo, mamy do czynienia z breją, kaszką. To już nie jest paliwo, to już jest silnik, który nie ruszy. Zwróćcie uwagę, jak szybko łapie tę temperaturę. Robi się coraz bardziej płynne, ale przy minus 35 niecałych widzicie, co się działo. Idziemy dalej. Następna próbówka. Circle key. Oglądamy. Proszę bardzo. Tu mamy wciąż płyn. Zmętniał wreszcie, ale wciąż zachowuje konsystencję paliwa. Widzimy to wszyscy. Lotos wygląda, proszę Państwa, tak. Przetrę to. Widzicie? Opadają kawałki. Ale to parzy w ręce. Ta ujemna temperatura. Dobra, to chyba nie wymaga dalej komentarza. W środku mamy kaszę. Orlen. Patrzymy. Tak wygląda nasz Orlen. Uwaga. Oj. Kasza w środku. I wreszcie
BP, uwaga. Efekt podobny, czyli mamy w środku breję. Moi drodzy, można by powiedzieć, że to doświadczenie nie wniosło nic nowego, no bo dystrybutorzy są zobowiązani do utrzymywania swoich paliw w płynnej postaci przy minus 20 i to nam wyszło. Jedynie Circle K obiecuje, przesuwa tą granicę jeszcze niżej do minus 32 i to też nam wyszło przy minus 34. Paliwo wciąż było płynne. Można by powiedzieć, że nic nowego się nie dowiedzieliśmy. A jednak, bo ustawa nie reguluje w żaden sposób, jak te paliwa mają mętnieć. A to wiedzieliśmy, że przy minus 5 już pojawiły się pierwsze objawy zmętnienia. Przy minus 10 były one już dobrze widoczne, a przy minus 20 absolutnie nie do przeoczenia. Widzieliście też, które paliwa mętniały szybciej, które wolniej, więc na dobrą sprawę można powiedzieć tak. Wyciągnijcie wnioski sami, bo to właśnie dzieje się w bakach waszych samochodów. I w tym miejscu zadałem sobie pytanie, czy taka laboratoryjna przewaga jednego paliwa nad innymi w probówce, w zamrażarce, ma dla nas kierowców jakiekolwiek znaczenie w praktyce? Innymi słowy, czy ułatwi mi start zimnego silnika przy minus 20 albo może przy minus 35 pod blokiem? Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać. Wstawimy samochód do komory termoklimatycznej na Politechnice Krakowskiej. Już niedługo na kanale Zacharow. Zapraszam.